Ola Kozlek, a ze mną jest Karolek. Dobry wieczór. Zwycięski debiut. Jak w ogóle wchodzisz do oktagonu? W sumie długo na to czekałeś i zwyciężasz. Tak, bardzo długo na to czekałem. Zero stresu, zrobiłem swoje, chociaż czułem, że ta pierwsza runda troszkę mi uciekła, ale fajnie, naprawdę fajnie, pamiętam wszystko. Jeszcze raz powiem fajną akcję, bo ona jest naprawdę warta. To jest taki mindset był. Trener wchodzi po trzeciej rundzie i mówi: słuchaj, teraz robimy to, to, to i to. Ja mówię: Paweł, już jest po walce, spokojnie, nie? Już było po walce. Także fajnie, naprawdę fajnie, super, cieszę się jak na debiut i mówię, przepracowany okres, przepięknie. Twój game plan poszedł zgodnie z tym, jak było planowane, czy coś tam jednak? Tak, teraz już spokojnie można o tym mówić. Pierwsze, co chciałem zrobić, to troszeczkę wjechać, żeby gość zobaczył, żeby Mandzio zobaczył, że nie będzie łatwo. Chciałem po prostu mu pokazać, żeby gdzieś już tam się zaczął cofać i spokojnie poczekał, nie? Więc wszystko poszło po mojej myśli, poza takimi pojedynczymi akcjami w pierwszej rundzie. Mogłem trochę więcej rzeczy zrobić, ale jest wygrana, nie ma co analizować. Ja na pewno sobie walkę zobaczę, druga i trzecia runda już na pewno dla mnie. A Mandzio cię czymś zaskoczył? Czy wiedziałem, że będzie silny, no wiesz, 15 kg różnicy, no to mimo wszystko, ale kurczę, fajnie, przepracował okres przygotowawczy na pewno, bo było widać, że ja też słyszałem jego narożnik i tam po prostu widziałem i czułem, że nie do końca robi to, co ten, tylko wiecie, to jest już zmęczenie, jest na zmęczeniu, miał okopaną nogę, oboje siedzieliśmy w tym medroomie, okopani te nogi, strasznie, ja już tam coś chodzę, no będzie bolało jutro, jego też będzie bolało, także no grunt, że jest wygrana, daliśmy sobie po ryju, fajna walka, konflikt zażegnany. A twoja głowa ogólnie pracowała dobrze? Nie miałeś tak. z nią problemu? Zero problemu, zero stresu, bardzo się cieszę. W ogóle przez 10 miesięcy, to jest może i błąd, teraz to naprawię, nie korzystałem z fizjoterapeuty i nie korzystałem z psychologa sportowego. Może i to by się bardziej przydało, natomiast uważam, że jak mimo bez tego po prostu korzystania z tych rzeczy, wypadło super, pamiętam całą walkę, wszystko, dosłownie wszystko, żeby kwisty wchodziły, że jedna obrotówka weszła na wątrobę, mogłem wtedy pójść bardziej do przodu. Kurczę, mówię czwarty raz to samo. Już się powtarzam, przepraszam, ale super, naprawdę super wyszło i cieszę się i czas na świętowanie. A masz kontrakt podpisany na więcej walk? A co? Zobaczymy cię jeszcze, bo tego nie wiem, tutaj. Nie wiem, moim głównym celem było przyjście po Mandzia w momencie, kiedy dostałem telefon, że Łukasz decyduje się, bo tak jak mówiłem wcześniej, on się zarzekał, że raczej do tych free fightów nie wejdzie. Ale kurczę, Łukasz, mimo wszystko, szacun, że to się wydarzyło, że wszedłeś mimo tych kontuzji i tak dalej, regeneracja i tak dalej. Jaka tam walka teraz? Rafon? Kurczę, Rafon. Dobrze. No i tyle. No kurczę, fajna waleczka, naprawdę fajna walka. No bo to ogólnie gabarytowo jakby potrzebujesz trochę niższych przeciwników, a takich nie jest w sumie zbyt dużo, więcej jest takich większych. Ja teraz się boję, że po prostu federacja będzie dzwoniła: Karol, mamy dla ciebie tego i tego, takich byków, wiecie o co chodzi, nie? Bo ja już dostawałem wcześniej propozycje i naprawdę... Ale od Fejmu? Tak, od federacji tutaj, Fejmu, i to byli faktycznie wysocy, ciężcy przeciwnicy. Kogo na przykład? Względem, no nie będę tam spoilerował, bo to są jakby wewnętrzne sprawy, tu w ogóle nie o to chodzi. Natomiast no możecie, jakby z aktywnych zawodników Fejmu, możecie sobie wyobrazić, że to byli aktywni zawodnicy Fejmu i byli wysocy, byli silni i nie wszedłbym do tych walk. Uważam, czemu że... nie? Bo to by mogła być egzekucja. Ja jestem, wiesz, w przygotowaniu 10 miesięcy, naprawdę miałem dwa, może niecałe 3 tygodnie luzu w tym wszystkim, a cały czas jechanka, po 1-2 treningi dziennie i to by było wcześniej, nie teraz, pod koniec września, tylko w momencie, powiedzmy, luty, czy tam kolejne gale, już nie pamiętam w jakich miesiącach były, więc no, tam bym się mógł już nadziewać na dużo, dużo gorsze rzeczy, nie? No ale fajnie. No ale na przykład w następnym roku jakoś na porządku, jakby była gala, nie chciałbyś zawalczyć z kimś? Poczekam na propozycję, zobaczymy co się wydarzy. Na razie chcę dychnąć już, bo naprawdę miałem, wiesz, jedno przekładanie walki, drugie, pierwsze w ogóle 11 dni przed galą, drugie w dzień pierwszej konferencji Fame MMA 18 chyba to było. No i kurczę, no odpocznę, na pewno teraz sobie odpocznę, za 2-3 tygodnie powrót na matę i lecimy, nie? Okej, no to ja ci bardzo dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. I odpoczywaj. A,